W dzisiejszym odcinku przed wami druga część mitów Ironmana, która jest jeszcze mocniejsza niż poprzednia. Między innymi pokażę wam tajemnicze połączenie broni Marvela oraz postaram udać się do Galactusa. Oglądajcie do samego końca, żeby niczego nie przegapić. I oczywiście pamiętajcie o kodzie Rafa to ja w sklepie. Pierwsze, od czego sobie zaczniemy, będzie to mit związany ze starym oraz nowym skinem Doktora Dooma. Nie wiem, czy wiecie, ale została zmieniona pewna rzecz, którą zaraz po wyskoczeniu z busa wam pokażę. Jak wiecie, pierwszego skina Doktora Dooma mieliśmy jakieś 3 lata temu i wtedy do niego dostaliśmy jak i lotnię, tak i specjalną emotkę. I okazuje się, że w ostatniej aktualizacji Epic tutaj lekko pozmieniał. Już wam mówię, o co chodzi. Chodzi tutaj dokładnie o lotnię Doktora Dooma, która była już jakiś czas temu i której mogliśmy używać tylko i wyłącznie przy starym Doktorze Doomie, w sensie przy jego skinie. A teraz wygląda na to, że tej lotni możemy używać również przy nowym skinie Doktora Dooma oraz jeszcze jednej pewnej rzeczy. I jeśli chodzi o drugą rzecz, która się zmieniła, to po wygraniu gry możemy użyć również emotki tej, której mieliśmy kiedyś, czyli dokładnie tego tronu. A wcześniej nie dało się tego zrobić. Jak wiecie, testowaliśmy, co się stanie, kiedy staniemy pod tą kapsułą Ironmana. A teraz właśnie sprawdzimy, co wydarzy się, kiedy zaparkuje tam jakieś 10 samochodów. Także zabieramy samochód numer 1 i przejeżdżamy tam od razu. Ja go może sobie tak wypuszczę. On w sumie dojedzie sam. Okej, zabieram drugi samochód i również go wypuścimy i zabieramy kolejny. Okej, ja tutaj jadę podwójnie samochodami. Dobrze to wygląda. Okej, już prawie jesteśmy dwoma i zaparkuję je dosłownie na tym. Także zobaczymy, czy one wybuchną, czy one zostaną odrzucone, czy nie wiem, zgliczowane pod mapę. A do jednego w sumie będziemy mogli wsiąść. Ja już tutaj przelatuję po kolejny samochód. Weźmiemy teraz ten duży. Okej, mamy 3. Muszę się rozglądać, czy nic tam nie leci. Parkujemy dokładnie w tym miejscu. Zabieramy kolejny samochód. Okej, mamy już ich tutaj 5. Rakiety dalej nie ma. Razem mamy tego 6. Mamy 7. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Ile tego mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 samochodów. Ja wejdę do tego samochodu, czekajcie, do którego... Ja może wejdę do bocznego, żeby w razie czego tutaj nie zrobić nic złego. I przesiądę się na pasażera, tak żeby mnie nie czytało, że ja prowadzę ten samochód. Okej, leci. Ja tutaj wsiadam do samochodu, idę na pasażera i zobaczmy, tylko nic nie widać. Dobra, no nic, czekamy po prostu, aż to zleci. Już jest mega blisko, okej. Czy wybuchnie wszystko? Czy zostanie odrzucone? No i niestety, widzowie, nic nie wybuchnęło, nie zadało nawet damage'u i wszystkie samochody po prostu zostały odrzucony na bok. W grze mamy nowe mityczne impulsy. Na pewno zastanawiacie się, o co chodzi, już wam pokazuję. W tym micie chodzi dokładnie o to, że gdy wejdziemy tutaj na nowy tryb, który prawdopodobnie już graliście, ale dla osób, które jeszcze nie grają, chcę wam to pokazać. I słuchajcie, tak jak możecie zobaczyć, kiedy wylecę z busa, jeśli nie graliście jeszcze tego trybu, to dokładnie na tym trybie mamy mityczne impulsy. Jeśli nie wiecie, jak one działają, już wam pokazuję. Chodzi tutaj dokładnie o to, że nie dość, że nie możemy ich wyrzucić, to możemy ich używać tylko i wyłącznie co jakiś czas. One się nam ładują. I jak widzicie, działają one dokładnie w ten sam sposób, co te zwykłe impulsy, ale one się odnawiają. Więc słuchajcie, są to nowe mityczne impulsy, ale na trybie. Czy tarcza Kapitana Ameryki jest w stanie ochronić Zakrzaka? Po pierwsze, przez zwykłe używanie rękawic, no jak widzicie, działa, ale ta tarcza oczywiście ma swoją wytrzymałość, więc teraz oczywiście mogę w Zakrzaka strzelać. A druga sprawa jest taka, że mogę użyć jeszcze jedno promienia. I jak widać, Zakrzak przetrwał. Autocelowanie działa przez bańko osłonę. I teraz tak, ja mam rękawice i jak widzicie, Zakrzak jest zaznaczony teraz. A teraz, Zakrzak, ty wyrzuć kulkę i zobaczymy, jak to zadziała. Czy to będzie trakować dalej, czy będzie uderzać, także możesz rzucać. I teraz tak, najeżdżam na Zakrzaka i słuchajcie, jak widzicie, nie ma tego trakowania, bo jeśli wejdę tu do środka, to to trakowanie jest, ale czy ono... Aha, ono zostaje, ono się lekko buguje, ono zostaje, ale Zakrzak nic nie dostaje. Czy laser działa poprzez bańko osłony? Sprawdzaliśmy to w poprzednich mitach, ale wtedy nie mieliśmy pomocnika, więc słuchajcie, Zakrzak, wyrzuć pod siebie bańko osłonę i ja teraz naceluję na Zakrzaka i zobaczymy, czy to na niego zadziała. Jak wiecie, kula była zniszczona i to działa. Ty dostałeś, no nie? Stary, ale tak szczerze to ja jestem w szoku, bo to nie powinno dawać damage'u. Zróbmy to jeszcze raz, ale trochę inaczej. Zakrzak, tam gdzie rzucisz tą kulkę, to weź kucnij, bo ja postaram się ją w dodatku zniszczyć. Dobra, widzowie, rzucamy kulę. Ja kucam w miejscu kulki i zobaczmy.
Aha, czyli teraz ja niby nie trafiłem? Musimy to zrobić jeszcze raz. Dobra, widzowie, próba numer dwa. Rzucamy pod nogi, kucam na osłonę i patrzymy. Ej, ale jak to działa, że to raz przechodzi, a raz nie przechodzi? Widzowie, to jest zbugowane. Jaka jest tak naprawdę prędkość butów Ironmana? I do tego przygotowaliśmy dwa samochody. Zakrzak siedzi w BMC, czyli w tym szybszym samochodzie. Oraz mamy tutaj ten wolniejszy samochód i od niego sobie zaczniemy. Także widzowie, ja wylatuję do góry i robimy to tak, że jak ja będę nad Zakrzakiem, to Zakrzak rusza. Także 3, 2, 1, ja już lecę w twoim kierunku i dawaj, stary, leć. W sensie, jedź samochodem i po minimapie nawet możecie zobaczyć, że poruszamy się dokładnie w to z tą samą prędkością. Okej, jedź cały czas prosto i użyj nitro, dawaj, bom. Ja też używam. Ej, czy my mamy dokładnie taką samą prędkość? Chyba na to wygląda. Okej, podejście numer 2 z szybkim samochodem. Także ja już lecę, Zakrzak, w twoją stronę i dawaj, 3, 2, 1, go. Najlepiej to widać po znaczniku na mapie i wygląda na to, że być może jestem leciutko szybszy i teraz dajemy nitro. Także 3, 2, 1, dawaj, Zakrzak, bum. Ja też daję. Ty tak samo, stary, się poruszamy. Także wygląda na to, że mamy tutaj remis. Jak i jeden, tak i drugi samochód. Jest to mega porównywalne. Autocelowanie z rękawiczek versus przeciwnik w krzakach. I mamy tam coś ciekawe za krzaka. Możecie zostawić za Zakrzaka łapkę w górę. I słuchajcie, Zakrzak, wyjdź do mnie teraz tutaj w moim kierunku. I tak, Zakrzak jest zaznaczony i cofaj się do krzaka. Zobaczymy, czy to zniknie. A później zobaczymy to jeszcze w... Aha, czekaj, bo tu... musisz wyjść jeszcze raz, bo akurat nam przeszedł. Także cofaj się tam do tyłu i zobaczymy, czy cię zaznaczy dalej. W sensie, czy będziesz zaznaczony. Możesz się ruszać prawo, lewo, prawo. Ej, czy to działa? To jest niesamowite. Czyli jak chcecie się upewnić, czy ktoś kampi na was, no to możecie podejść do krzaka i właśnie tak wycelować. I teraz druga sprawa jest taka, że ja sam najadę, a Zakrzak będzie w krzaku nadal. W sensie, on tam cały czas stoi. I jak widzicie, no podświetla, czyli to wszystko... działa. Sprawdźmy teraz, czy te moce działają na przeciwnika w samochodzie. Także Zakrzak, wsiadaj do samochodu. Ja cię tutaj jeszcze zaznaczę. No i wsiądź. Zobaczymy, czy to po prostu... Tak, przeskakuje. Ale czy możemy bić do Zakrzaka? Musielibyśmy mu wybić szybę. Czekajcie, czy... Ej, czy tym się nie da... Czy tym się nie da wybić szyby? Dobra, da się wybić szyby. Także ja teraz uderzę raz i zobaczcie, no mimo tego, że mam... dobra, teraz użyjmy. Mimo tego, że mam zaznaczone, to nie trafiam w Zakrzaka. Ale ja w tym micie chcę sprawdzić bardziej uderzenie z wysokości. I teraz tak, atak taranujący, bum. I czy Zakrzak dostanie? Nie dostał. A jeszcze zróbmy tak, że ja Zakrzakowi wybiję szybę i zrobimy to jeszcze raz. Okej, zróbmy to jeszcze raz. Atak taranujący dokładnie w Zakrzaka tutaj. I przy wybitej szybie albo przy lepszym wycelowaniu faktycznie to działa. Śmietnik, autocelowanie, to jest mega ciekawe. Także pierwsze co, to ja zaznaczam Zakrzaka. Zakrzak jest zaznaczony i teraz wskocz do kosza i zobaczymy, czy to zostanie na Zakrzaku. No wygląda na to, że tutaj to tak nie działa. Ale teraz najedźmy po prostu. Obróćmy się w drugą stronę i najedźmy na kosz. No i jak widzicie, no... nic się nie zaznacza. A zobaczymy, czy laser działa przez właśnie... przez śmietnik. Także ja używam lasera, w którym jest Zakrzak. No jak widzicie, Zakrzak nie dostał. Taki minimi. Da się przechodzić przez pancerne ściany. Ja już tutaj mam pancerne ściany przygotowane i wszystko polega na tym, że mamy tutaj boks i ja teraz nałożę na niego metalowe ściany i coś wam pokażę. I słuchajcie, na czym to wszystko polega? Gdy podjedziemy sobie tutaj samochodem i wysiądziemy, powinniśmy być po drugiej stronie. Tylko nie wiem, dlaczego mnie obraca. Okej, jestem już mega blisko. Dobra, sprawdźmy to. Okej, jednak nie. Spróbujmy jeszcze bliżej. Dobra, też nie. Spróbujmy jeszcze bliżej. Też nie. Postarajmy się jeszcze zabudować ten... Wow. Ten samochód i zobaczymy teraz. Okej, wysiadam. No niestety nie. Jeszcze czekajcie, bo dobrze by mi było w ten sposób. Okej, czy teraz wejdziemy? Też nie wchodzimy. Okej, zamknijmy tutaj, wejdźmy i spróbujmy teraz. Ty, gdzie jest samochód? Czy on wskoczył tutaj do... Gdzie jest mój samochód? Można powiedzieć, że no to nie działa. Ale kiedyś mi się tak zdarzyło, że ktoś przez to przechodził. Ale gdzie jest mój samochód? Nie mam żadnego pojęcia. Kaktusy zostały bardzo mocno osłabione. Słuchajcie, jak widzicie, mam 170 życia, że tak powiem. Troszeczkę tutaj się obiję w ten sposób. I aktualnie razem mam 95, więc te trzy kaktusy powinny mi dać 90 kolejne. Ale zobaczcie na to. Na początku, wtedy, kiedy te kaktusy wchodziły, to jeśli najeżdżaliśmy na dwa naraz, to dawały dwa naraz życie.
czyli 60 razy. Jeśli na 3, to było 90. A teraz okazuje się, że pewna rzecz tutaj została zmieniona. Zobaczcie, zniszczyłem 3 kaktusy w tym miejscu. Nie ma jednego, nie ma drugiego, nie ma trzeciego, a dostałem tylko 30 HP. To już zostało zmienione jakiś czas temu, ale stwierdziłem, że wam to też pokażę. Na Doomsztadzie istnieje drzewo, na którym możemy się schować. Albo inaczej, w którym możemy się schować. Chodzi dokładnie o tą lokację, a samo drzewo gdzieś znajduje się dokładnie w tym miejscu. Dobra, ja już jestem na miejscu i to jest któreś z dużych drzew. Tylko pytanie, które to będzie. I prawdopodobnie będzie to drzewo, które mamy w tym miejscu. I słuchajcie, podobno jesteśmy w stanie wejść do tego drzewa. I to jest prawda. Ej, nie mówcie za krzakowi. Ja zrobię mistrzostwa chowanego i już mam spota na to. Ale to nie wszystko, ponieważ zrobimy jeszcze to w inny sposób. Jako, że ja miałem tam zbierak i tutaj mam plecak. Oczywiście tego bym nie miał w normalnym meczu. Wejdę sobie do tego drzewa wraz z bronią. I tutaj jedyne, co wystaje, to tak naprawdę plecak. No jest to mega ciekawe. Za pomocą jemów jesteśmy w stanie zepsuć drony. Ja oczywiście już mam przygotowane jemy. I żeby zobaczyć różnicę, o co tutaj chodzi. Zobaczcie, gdy strzelę do drona, dronowi nie dzieje się dosłownie nic. Leci on sobie dalej i dopiero teraz on zakręca w inną stronę. Czyli jeszcze raz, ja strzelam do niego, nic się nie dzieje. On dolatuje do pewnego punktu, obraca się i leci dalej. Oczywiście jeśli mu tutaj zabudujemy, no to on sobie leci tylko wyżej. I w sumie o tym to nie wiedziałem. Spróbujmy to zabudować na max. Dobra, on nie wie, co się z nim dzieje. Czyli wtedy, kiedy on w coś uderza, to zmienia on kierunek swojego lotu. I teraz zobaczcie, kiedy użyję IEMA na dron, to zobaczcie, co się dzieje. On jakby się znowu obkręca i wraca, czyli tak naprawdę drony nie dostają żadnych obrażeń, nie spadają na ziemię, tylko po prostu zmieniają kierunek. Nowa, najlepsza kominowa miejscówka do chowanego. Jak wiecie, na samym początku zaczęło się od tego, że mogliśmy siedzieć dokładnie na kominie. Kolejną lokacją, która została odkryta co do komina, były właśnie tutaj te koła, ale okazuje się, że mamy jeszcze coś lepszego, ponieważ miejscówka, która jest tutaj jeszcze, której prawdopodobnie nikt nas nie zauważy, to albo ta strona, jeśli wiecie, że ktoś jest na górce, możecie się schować tutaj. A jeśli wiecie, że ktoś podchodzi pod komin, możecie się schować w tym miejscu. Więc jeśli macie ciemnego skina, no to nikt na rankedzie was tutaj nie znajdzie. Oczywiście z drugiej strony macie dokładnie to samo i nawet chyba ta miejscówka jest jeszcze lepsza. Tylko gorzej oczywiście z niej zejść. Ale budować tutaj się da, więc na luzie sobie możecie schodzić powoli. W grze mamy bardzo ciekawy błąd, jeśli chodzi o Fiza. Słuchajcie, gdy mamy Fiza i go użyjemy, to przy sprintowaniu, zobaczcie, ja tutaj zakańczam i teraz znowu go używam i przy sprintowaniu oraz slajdowaniu jego animacja się buguje i z nami zostaje, więc zobaczmy, jak długo to potrwa. Okej, minęło sporo czasu i jak widzicie, ja cały czas tym Fizem tutaj mieszam i jest to dosyć ciekawe, ponieważ Fiz się nie kończy, ale też mi nic nie daje, więc tak naprawdę jedyne, co tutaj się stało, to zacięła się nam animacja. W Fortnite mamy niesamowite połączenie, którego tak naprawdę Epic Games nie przemyślał. I słuchajcie, o co dokładnie tutaj chodzi? Gdy używamy shuriklawsów oraz plecaka, jesteśmy w stanie wylecieć na bardzo dużą wysokość. Zaraz wam pokażę, o co tutaj dokładnie chodzi. Ale to nie jest wszystko, ponieważ w dodatku, wtedy kiedy nasz plecak będzie się ładować, jak teraz zobaczycie, możemy użyć sobie butów Ironmana i jesteśmy w stanie... Wróć. Jesteśmy w stanie wisieć tak naprawdę na tych butach w powietrzu. I sprawa wygląda tak, że używamy na przemian jetpacka oraz butów i lecimy dosłownie w kosmos. Plecak mi zaczyna się kończyć, używamy butów, wylatujemy jeszcze wyżej, prawie rękawice Shuri nam się ładują. Jak widzicie, ja tutaj mogę być do końca gry. To jest coś, co Epic Games musi jak najszybciej naprawić. Tajemnicze pomieszczenie w zamku Doktora Dooma. Ja teraz znacznikiem zaznaczyłem, gdzie to dokładnie podobno jest. Jak mamy tutaj zamek, jest to zlokalizowane dokładnie w tym miejscu. Także ja już jestem tutaj na lokacji i w pewnym dachu podobno mamy jakieś tajemne przejście i właśnie zaraz je sprawdzimy. Także dokładnie jest to ten budynek, gdzie macie taki wielki obraz i maskę Magneto oraz tarczę. Wychodzicie teraz tutaj do góry, idziecie w prawo, wychodzicie tutaj po tych schodach i tutaj wyłania wam się dziura. I słuchajcie, tu podobno doszło do pewnej zmiany, ponieważ na tym telewizorze odpalił się ekran. Z biegiem czasu na tym ekranie mamy mieć zapowiedź tego skina, który tu widzicie. I jak tylko coś się zmieni, to nagram tutaj wam aktualizację. Więc subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby tego nie pominąć. Widzowie, finalnie, czy jesteśmy w stanie przelecieć do Galactusa za pomocą tej taktyki na latanie w powietrzu? I ja tak, teraz robię wszystko, żeby wyjść jak najwyżej i zaraz się zobaczymy pewnie 1000 metrów nad ziemią. Zobaczymy, czy ta bariera również tam obowiązuje.
obowiązuje. Bo jeśli nie, to prawdopodobnie będę tam jako pierwszy. Nie wiem, czy ktokolwiek był właśnie u Galactusa, ale być może się to uda. Także ja wychodzę, jeszcze tutaj mogę wychodzić, jeszcze mogę wychodzić i teraz muszę użyć butów, proszę bardzo. Także słuchajcie, jesteśmy dokładnie 337 metrów nad ziemią. Ja wylecę zaraz jeszcze bardziej do góry, ale musimy sobie właśnie pod tego Galactusa tutaj podlecieć. Okej, jesteśmy 337 metrów nad ziemią. Wydaje mi się, że możemy już używać tych rękawiczek. Proszę bardzo, i raz, i dwa, i trzy. Chwilę na plecaku teraz. W sumie to tym plecakiem możemy... Ej, nie, do góry już nie mogę lecieć, niestety. Ale zaraz użyjemy butów. Tylko właśnie, pytanie, jak ja mam użyć apteczki w razie czego. Okej, używam butów. Czy jestem 500 metrów nad ziemią? No podlećmy tam i zobaczmy, czy już jesteśmy w stanie tam być. W sensie, czy jesteśmy w stanie przez tą barierę jakoś tam przelecieć. No, jesteśmy coraz dalej. Czekajcie, jak tu jeszcze wylecieć szybciej do góry? Musimy to szybko przemyśleć, jak to zrobić. Dobra, lecimy do góry w ten sposób. 1, 2, 3, 4. Dobra, jesteśmy już mega wysoko, okej. I teraz buty. Jesteśmy 500 metrów, ale czy jesteśmy w... Ej, nie jesteśmy w stanie tam dalej lecieć. Czy ta bariera jest do samego końca, czy o co tu chodzi? Użyjmy teraz znowu pazurów do góry, tylko ja nie wiem, czy w ogóle... Chociaż nie, wylatuję do góry, wylatuję. Zatrzymajmy się na plecaku jeszcze chwilę. I użyjmy jeszcze butów, no fajnie by było wylecieć gdzieś, wiecie, na 1000 metrów gdzieś. Ja na razie jestem na 600. Okej, mój plecak musi się załadować. Czy my jesteśmy w stanie gdzieś tam polecieć dalej? No nie, dalej się odbi... Choinka, no. Byłem przekonany, że tutaj może tej bariery nie będzie. Okej, zjedzmy apteczkę. Wisimy cały czas w powietrzu. No nic, wybijemy się jeszcze wyżej. Jesteśmy 600 metrów nad ziemią. Ale wiecie, ja myślałem, że ta bariera gdzieś nas tam puści. A tu wygląda na to, że niestety, ale chyba dalej mamy ograniczenie. I dalej tu jest bariera. A nad wyspę startową jesteśmy w stanie tam polecieć? No tutaj też się obijamy lekko. No niestety, ale ta bariera jest tutaj cały czas. Dobra, użyjmy jeszcze butów, zobaczmy i przebijmy się jeszcze. Bum. No nie da się, nie da się, nie da się. Niestety, ale ta bariera, jak widać, no cały czas nas tutaj blokuje. Ale byłem przekonany, że będziemy tam w stanie przejść. Na wyspę startową również nie da się tego zrobić.